Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Czas powiedzieć parę słów na temat noda Normalize. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych nodów, ponieważ jego działanie wydaje się takie dosyć dziwne. Proszę zerknąć na to, co w nodach na temat tego Normalize możemy zobaczyć. Będzie mi teraz potrzebny kompozytor oraz render layers, ale na początku dodajmy sobie ten nod. On znajduje się w grupie wektorowej, jest ostatnim nodem z tej grupy i wygląda bardzo prosto. Normalize, po prostu, taki niewinny nodzik. Jeżeli włączę sobie backdrop i dodam do niego viewer, dostaję czerwony kolor, ponieważ produkuje mi ten nod domyślnie wartość 1. Jeżeli do tego noda dodam obrazek, to w tym momencie dostaję obrazek. Wyrenderowany obrazek teraz to jest animacja tak naprawdę. Może powinien ją pokazać, przygotowałem ją dla celów właśnie tego tutoriala. Ona jest na drugiej warstwie. To jest animacja, która trwa przez 10 klatek i wystarczy tylko na timelinerze przesunąć poszczególne klatki, aby zobaczyć, że taki mały klocek będzie zmieniał położenie. Nieważne jak to zrobiłem na razie, ważne jest to, że Blender potrafi taką animację mi w pewien sposób przedstawić i na przykład mogę ją sobie obejrzeć z kamery jako zwykły render i to właśnie było widać na podglądzie przed chwilką w nodach, o tutaj. Mogę także wyświetlić sobie szybkość tego klocka. Mogę także wyświetlić Z, czyli głębię. A głębia to jest po prostu nieskończona tam, gdzie jest obszar tła, a tam, gdzie jest klocek, to mam po prostu odległość od kamery do tego klocka. Z tą głębią mieliśmy już do czynienia wtedy, kiedy omawiałem przypadek noda o nazwie Z Combine. I teraz tak, taką głębię, gdybym chciał zobaczyć w viewerze, no to oczywiście nie ma problemu, mogę ją wyciągnąć, to jest ten właśnie parametr Z z mojego render layera i podłączyć do imidża. W tym momencie wszystko robi się całkowicie białe i bez sensu jest, bo nic nie widzę. Natomiast ta głębia tam jest i teraz właśnie dochodzi do możliwości zastosowania tego eleganckiego noda Normalize. Jeżeli wezmę ten nod, to on pozwoli mi te wartości generowane przez głębię, które tak naprawdę są nieskończone gdzieś tam w tle, pozwala mi te wartości znormalizować. Zanim to zrobię jednak, na początku wyrenderuję scenę jeszcze raz, dla pewności, i teraz ten nod dodam. Okazuje się, że w tym momencie wartości nieskończone, jakieś takie bardzo wysokie, zostały zredukowane do wartości 1, natomiast wartości, które były 0, pozostały 0. Wartości ujemne również zostały ściśnięte do wartości zerowych, czyli tych najniższych. A więc wszystkie informacje, które miałem w głębi tego obrazka, których nie było widać wcześniej, zostały przeskalowane przez ten nod z jakichś wartości krańcowych, na przykład powiedzmy sobie od jakiejś tam wartości jednej do wartości drugiej. Tu mogło być na przykład minus 500, piszę teraz myszką, więc to nie wygląda najładniej, do powiedzmy sobie 1500. Jeżeli były takie wartości na moim obrazku, to one pod działaniem tego noda zostały przeskalowane do skali od 0 do 1. A skalę od 0 do 1 mogę już zobaczyć w postaci takiej ładnej gradacji barw od czarnej do białej. Więc jest to zwykły gradient. To jest moja głębia. I teraz wykorzystanie tego noda jest bardzo szerokie. Mimo tego, że on jest tak strasznie prosty, pozwala mi ograniczyć wartości dowolne zawsze do przedziału 0,1, a ten przedział 0,1 mogę następnie wykorzystać do mapowania różnych innych rzeczy. W ten sposób mogę zobaczyć swoją głębię. Oprócz tego można także zobaczyć na przykład prędkość. Prędkość również jest takim parametrem, która w animacji ma znaczenie, no i tam, gdzie ta prędkość jest wielka, wysoka, to najczęściej dostaje się niezbyt wyraźny obraz. Tej prędkości teraz nie mogę zobaczyć. Nie mogę zobaczyć jej dlatego, ponieważ render layers teraz prędkości nie wystawia jako swój wynik. Dostaje tylko obrazek, dostaje kanał alfa, czyli przezroczystość obrazka. Możemy zobaczyć, jak wygląda kanał alfa. Tutaj nie ma żadnego problemu, jest jasna sytuacja. I dostaje oczywiście głębię, która nieprzeskalowana jest w całości zalana bielą i nic nie widać. Jeżeli chciałbym zobaczyć również prędkość, to tą prędkość będę również oglądał jako barwę białą lub czarną, ewentualnie jakieś inne kolory mogą się pojawić wyjątkowo. I to trzeba już włączyć. Trzeba użyć tak zwanej zakładki Layers dostępnej na panelu Render. Layers określa, jakie informacje są generowane przez Blendera podczas tak zwanych Render Passes, czyli podczas renderowania sceny. To, co muszę włączyć, to informacje o wektorach, które mają działanie, czy też miejsce na scenie. I wtedy te wektory transformowane są na kanał, który nazywa się Speed. To jest kanał wektorowy. Jeżeli spróbuję go zobaczyć, to dostaję niewiele. Dostaję tylko tyle i to jest wszystko, co widać. Ale żeby było widać cokolwiek na początku, tą scenę po zmianie render layers należy wyrenderować jeszcze raz. Więc robię jeszcze raz render, daję escape. I tak wygląda moja informacja o wektorach. Jak widać, większość klocka jest zielona, ponieważ klocek leci
w jakimś takim dziwnym kierunku z lewa na prawo, dodatkowo się przy tym obraca i wynikowa prędkość jest chyba maksymalna właśnie w kierunku związanym z osią Y. Być może lokalnie coś tam się działo, też nie wiem. Nie wnikam, ale jest to informacja zaburzona, to nie jest całość, co można zobaczyć. I teraz, jeżeli wezmę sobie node normalize, to ten node pozwala mi tą moją informację troszeczkę zmienić. To nadal nie jest jeszcze to, co potrzeba, ponieważ to jest informacja wektorowa, to nie mogę jej skonwertować tak po prostu zupełnie bez sensu na wartość zwykłą, skalarną. Wcześniej trzeba jeszcze dodać node o nazwie normal i ten node po normalizacji wyświetlić jako dot product, czyli jako iloczyn wektorowy. Zobaczymy, czy to będzie dobrze. Teraz się przyglądam, nie bardzo widać cokolwiek. Może jeszcze raz trzeba wyrenderować, a może ten node z normalizacją powinien stać po drugiej stronie. Tak wygląda iloczyn wektorowy. To, że teraz tutaj jest cokolwiek białego, oznacza, że istnieją pewne wartości prędkości, które są na scenie. Prędkość sceny nie wynosi 0 wszędzie. 0 jest tam, gdzie jest kolor czarny. Biały jest tam, gdzie prędkość jest większa od 0. Teraz, jeżeli znormalizuję tą wartość, to dostanę tego typu sytuację. Oczywiście tło teraz się znormalizowało jakoś tam, na to nie trzeba zwracać uwagi, ale ważne jest to, że na tym klocku pojawił się gradient. To, że jest ten gradient, oznacza, że różne części tego klocka poruszają się z różną prędkością. I to można zobaczyć właśnie dzięki temu nodowi normalize. A więc mamy dwa zastosowania tak naprawdę. Przynajmniej dwa. Jedno pozwala nam zobaczyć wartość głębi elegancko, a drugie pozwala nam zobaczyć prędkości obiektów w formie mapy biało-czarnej. Ten czarny kolor oznacza, że ta część porusza się wolniej w kierunku z lewa na prawo, a ta część porusza się szybciej. I to jest prawda. Jeżeli zobaczymy na scenie, jak ten klocek się poruszał, to tak naprawdę on właśnie taką akcję robi. W tym miejscu, o tu, następuje silny ruch górnej części klocka w kierunku dodatnich osi X, a dolnej części klocka w kierunku przeciwnym. A więc ponieważ klocek się przesuwa z lewa na prawo przez cały czas, to wynikowa prędkość tej górnej części będzie większa niż tej części dolnej. I dlatego w nodach widzę gradient biało-czarny. To jest pokazanie prędkości. Ok, więc działanie tego noda normalize uważam za wyjaśnione. Myślę, że jeszcze do niego kiedyś wrócimy, zwłaszcza robiąc na przykład wolumetryczną mgłę albo jakieś tego typu efekty. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.